oprócz jednego. Wojna z orkami była niezwykle kosztowna, a cenę za nią miała ponieść niewielka grupa skazańców. Król potrzebował mieczy i tarcz dla swego wojska, toteż wkrótce każdy przestępca, niezależnie od występku, jaki popełnił, zmuszany był do pracy w kopalniach rudy w Korinis. Witam was, moi drodzy widzowie, w kolejnym odcinku serii Gothic. Więc tak, teraz mi parę rzeczy się pozmieniało, ale co będziemy robić w tym odcinku? Mianowicie mamy iść na cmentarzysko orków. Powinniśmy niby iść do starego, do obozu bractwa, przejść się do tego cmentarzyska, ale to trwa zbyt długo, bo my jesteśmy praktycznie teraz pod samym cmentarzyskiem. Więc po prostu się tam przejdziemy sami, bo wiem, gdzie to jest. Jeżeli wy słyszycie jakieś dźwięki z komputera, to przepraszam, bo mam tutaj drugi komputer i muszę na nim coś zrobić. Ale to tam szczegóły. Czyli tak, musimy iść na cmentarzysko orków, a co do tego, co się pozmieniało. Jak oddałem Krukowi i tą ten quest ze szpiegowaniem bractwa, to od razu mogłem już jakby to powiedzieć. Mogłem od razu wziąć nową zbroję, kupić. Więc kupiłem sobie nową, posprzedawałem inne rzeczy, poekspiłem jeden poziom, czyli pozdobywałem rzeczy, które też od razu posprzedawałem. Więc jestem jeszcze trochę bogatszy i no i mamy ten lepszy sprzęt. Cmentarzysko orków będzie dość ciekawe i już chyba to jest druga albo trzecia próba nagrywania tego, więc nie zdziwcie się, jeżeli coś się spierdoli, że tak powiem, bo tak może być. A to jest coś nowego. Kemsarz. Pięć tysięcy 800. No, jest tego trochę. Okej. Tu mamy już tych dupków z bractwa.
Zażyjmy sobie potionka. Wydaje mi się, że tu powinien być jeszcze jeden. Gdzieś. Przynajmniej w tej jednej komnacie. Nie, no dobra. Jest. I teraz tak. Będziemy otwierać mumię. Bo w mumiach są fajne rzeczy. Jakkolwiek by to nie brzmiało. Nawet w tej nie. Wiecie jak... może nie, bo tu mogą wyglądać to osoby młodsze. To może lepiej nie będę opowiadał jak się konserwuje mumie. Ale dla starszych użytkowników to radzę sobie sprawdzić, to jest dość ciekawa informacja i fajnie według mnie to rozwiązywali, że jak konserwowali te mumie wszystkie. Egipcjanie mieli łeb. Nie chcę duszkiego. Przestań być. Skarbuj. Ale co ja widzę? No i to mi się podoba.
Tu już chyba byłem. Nic nie widziałeś. Jest kolejny przełącznik. Przełącznik. Są bardzo fajne rzeczy. Pamiętam, że ja pamiętam. Dzięki za pomoc. Zjawiłeś się w ostatniej chwili. Po drodze znalazłem ciała świątynnych strażników. Co się stało? Mistrz Kor Angar przysłał nas tutaj, byśmy przeszukali jaskinię. Spodziewaliśmy się znaleźć tu tylko stare groby i rozpadające się mumie. Nagle coś poruszyło się w ciemnościach i dookoła pojawili się orkowie.
Nie wiem, czego tam szukali, ale ich obecność tutaj jest bardzo niepokojąca. Gdzie są pozostali strażnicy? Nie żyją. Nieświadomie doprowadziłem do ich zagłady. Niech śniący zlituje się nad moją duszą. Przysyła mnie Kor Angar. Odnaleźliście jakieś ślady śniącego? Jeszcze nie. A co z Iberionem? Doszedł już do siebie? Nie, nadal jest nieprzytomny. Musimy zbadać ten kompleks jaskiń. Po tych wszystkich straszliwych wydarzeniach nie mogę wrócić do obozu z pustymi rękami. Ale moje zdolności bojowe są dość ograniczone. A orkowie nie reagują na moją magię, jak ci głupcy ze starego obozu. Skoro przysyła cię bractwo, może pomożesz mi w badaniu tego cmentarzyska? Pomogę ci. To wspaniale. Z tego pomieszczenia wychodzą trzy korytarze. Powinniśmy przeszukać każdy z nich. Prowadź. Pójdę za tobą. Jak to ostatnim razem przyszedłem, to jeszcze on żył. Nie udało. Tam się broni wyjąć. Tak właściwie, to ja bym chciał. Wróciłem pierścień. Chodź, idziemy. Dalej już nie pójdziemy. Może w tych niszach znajdziemy jakąś wskazówkę. Kto by się spodziewał? Znalazłem fragment pergaminu. To mi wygląda na zwój z zaklęciem orków. Niestety został przerwany na pół. Gdzieś musi być druga połowa tego pergaminu.
Możemy iść dalej. Ten tunel okazał się ślepą uliczką. Może znajdziemy tutaj jakieś wskazówki, które pomogą nam w naszych poszukiwaniach. Znalazłem fragment pergaminu. Wspaniale! To druga połowa zwoju z zaklęciem orków. Co teraz zrobimy z tymi dwoma fragmentami? To dwie połowy tego samego manuskryptu, ale nie potrafię odcyfrować tego pisma. Czekaj, ja to naprawię. O kurwa. Mam ochotę tam wskoczyć. Wskoczę tam, tylko muszę iść jeszcze w jedno miejsce. Chodź. No, gdzie jesteś? Czekaj, to interesujące. Cóż, nie widzę tu nic interesującego. Cicho. Przyjrzyj się uważnie ornamentom zdobiącym tę jaskinię. Ta, to mi powinno wystarczyć do przetłumaczenia znalezionego przez nas pergaminu. Już wiem. To zaklęcie teleportacji. Wygląda na to, że można go użyć tylko w konkretnym miejscu. Dziwne. No dobra, no. Będzie śmieszne. Mi się ten plan nie podoba. O kurwa. Może mi kurwa pomożesz? Thank you.
No chodź. Miejsce posiada szczególną aurę, aurę tajemnicy. To pomieszczenie przypomina mi obraz z naszej wizji. Wizja. Jesteśmy już bardzo blisko celu. Jedziesz tam, Papało? Tą ścianą. To musi być tutaj. Moje moce magiczne są wciąż bardzo osłabione. Użyj orkowego zaklęcia teleportacji. Właśnie tutaj, przed tą ścianą. Znalazłeś ukrytą komorę. Mój instynkt mnie nie zawiódł. Naprawdę znajdziemy odpowiedź na tajemnicze wydarzenia związane z przyzwaniem śniącego? To mi raczej wygląda na kolejną komorę grobowcową. Musimy iść dalej. Prowadź. Pójdę za tobą. Dobra. Ale ja wolę sobie to zapisać. Zostało nam 5 minut do końca i ja wolę tego nie skrzanić. Chyba w 16. Albo się gdzieś pomyliłem. Tędy przyszliśmy. Jedziemy tędy. Nie, to nie może być prawda. To nic nie ma, tylko kurz i kości. Nie, panie, przemów do mnie. Śniący, ukaż się swojemu słudze. Nie! No to koniec. Teraz całkiem mu odbiło. To wszystko twoja wina. Twoja bluźniercza obecność rozgniewała wszechmocnego śniącego. Teraz ja będę musiał ponieść karę za twoje grzeszne czyny. Muszę złożyć ofiarę, aby przebłagać mego pana. Ofiarę z człowieka! Wtedy śniący znów spojrzy na mnie przychylnym okiem i uczyni mnie swoim sługą. Gin, niewierny psie!
Czuję, że tego nie miałem chyba zrobić. Gdzie to? Czekajcie. Chwilowo nie ufam sam sobie. Nie! Nie! Pan... No to koń. To te... Mu... Wtedy śniący znów spojrzy na mnie przychylnym okiem i uczyni mnie... Gin! Spokój się! Rzuć się na mnie, szansa cię zabije. Przysięgam. Nawet nie zdążysz tego pożałować, gnido. Tak, żem czuł. Naprawdę dobre. Dobra, dalej. Tu nic na pewno nie ma. Całą tą zasraną drogę, tylko żeby go zabić, tak? To wszystko, super, jest super. Ale to chyba jest ściana. Znaczy... Nie, chociaż nie. Dobra, wiecie co, tutaj sobie zakończymy ten odcinek. Ja obczaję, o co chodzi. A z wami się rozegnam, także jeszcze sobie zrobimy zapis. A z wami się żegnam. Także siema, nara, cześć.